Jak przetrwać w erze stresu? Czym tak naprawdę jest stres? Powszechnie przyjęte jest myślenie o stresie jako o wrogu, którego trzeba unikać. Ale czy naprawdę o to chodzi? W istocie stres jest starożytnym mechanizmem, który miał za zadanie pomóc nam przetrwać w niebezpiecznym świecie. Nasz organizm, w odpowiedzi na zagrożenie, uruchamia serię reakcji biochemicznych, które mobilizują nas do szybkiego działania. Problem pojawia się, gdy reakcje te są wyzwalane nie przez fizyczne zagrożenie, ale przez codzienne sytuacje. Dla naszego organizmu stres to jednak nie tylko zdarzenia takie jak kłótnie, problemy finansowe czy konflikty w pracy to także nabyte wzorce myślowe. Kiedy nasze ciało nieustannie przebywa w trybie alarmowym, możemy popaść w stan przewlekłego stresu, który osłabia organizm prowadzi do chorób i zmienia sposób, w jaki postrzegamy świat, rodzaje stresu i ich wpływ na nasze życie, stres fizyczny, pochodzący z zewnętrznych źródeł, takich jak wypadki czy kontuzje, stres chemiczny, wywoływany przez toksyny, metale ciężkie, czy nawet żywność i leki, stres emocjonalny to coś, co dotyka nas najczęściej. Obejmuje on nie tylko sytuację, w których czujemy się zagrożeni lub zranieni, ale również drobne, codzienne problemy, które wpływają na naszą równowagę psychiczną. Ewolucyjna rola stresu. Zadaniem stresu jest przygotowanie nas do walki lub ucieczki, co pozwala na chwilowe zmobilizowanie całej energii organizmu w sytuacji zagrożenia. Starożytny człowiek, napotykając niebezpieczeństwo, Mógł uciec i tym samym przetrwać, po czym wracał do równowagi. Dzisiaj stres towarzyszy nam w związku z codziennymi troskami, a nasze ciało interpretuje je tak, jakby było w bezpośrednim niebezpieczeństwie. W dzisiejszych czasach żyjemy w trybie przetrwania, choć nie goni nas żadna realna bestia. Nasz umysł wytwarza obrazy przyszłości, w których nie radzimy sobie z problemami, a organizm odbiera to jako rzeczywistość. Każde wspomnienie stresującego wydarzenia sprawia, że przeżywamy stres ponownie. Czy możemy zapanować nad reakcją stresową? Jak się okazuje, możemy świadomie zmieniać naszą reakcję na stres. Kiedy zaczynamy przeżywać sytuację, zamiast pozwalać emocjom się rozkręcać, powinniśmy uczyć się rozpoznawać ten stan, a następnie świadomie podejść do sprawy z innej perspektywy. To oznacza, że reakcje stresowe można osłabić poprzez kontrolowanie własnych myśli i wykształcenie umiejętności szybkiego uwalniania emocji. Trzy reakcje na stres, które wzmacniają naszą bezradność. Wyrażanie złości, reagowanie agresją na wszystko, co nas denerwuje, choćby to był korek uliczny, czy niespodziewana wiadomość. Złość pozwala nam chwilowo rozładować napięcie, lecz w dłuższej perspektywie nie rozwiązuje problemu. Ucieczka w nałogi, substancje, które pomagają nam tłumić nieprzyjemne emocje, takie jak papierosy, alkohol czy słodycze, oferują chwilową ulgę. Ale w gruncie rzeczy umacniają stres poprzez uzależnienia, które same w sobie stają się źródłem napięcia. Rozpraszanie uwagi, bezustanne zajmowanie się czymś, jak przeglądanie telefonu czy oglądanie telewizji, jest próbą uniknięcia konfrontacji z naszymi emocjami. Ostatecznie jednak tylko odwlekamy moment, kiedy będziemy musieli się z nimi zmierzyć. Jak wyćwiczyć umysł do reakcji na stres? Nauka dostrzegania stresu i przekształcania go jest kluczem do wyjścia z trybu przetrwania. Kiedy znajdziemy się w stresującej sytuacji, warto próbować świadomie wycofać się i spojrzeć na sytuację z dystansu. Można to zrobić na różne sposoby, w zależności od tego, jaki stres nas dotyka. Ważne jest, aby umieć wybaczać i uwalniać emocje. Związane z przeszłością. Czasami, latami, trzymamy w sobie urazy, które wpływają na nasze życie i odbierają radość z teraźniejszości. W ten sposób uczymy nasze ciało życia w ciągłym napięciu i strachu. Techniki, które pomagają zredukować stres. Medytacja i mindfulness. Skupienie się na teraźniejszości pozwala uspokoić myśli i spojrzeć na rzeczy z innej perspektywy. Świadome oddychanie. Oddech to nasz najprostszy, a zarazem najskuteczniejszy sposób na wyciszenie. Ćwiczenia oddechowe nie tylko uspokajają, ale także wzmacniają odporność na stres. Regularna aktywność fizyczna. Ruch to nie tylko sposób na zdrowe ciało, ale także na psychiczne odprężenie. Regularne ćwiczenia pozwalają rozładować napięcie i na bieżąco pozbywać się emocji. Jak działa świadomość i jak ją rozwijać? W każdym momencie mamy do dyspozycji chwilę, w której możemy się zatrzymać i świadomie wybrać reakcję. Nazywamy to luką między bodźcem a reakcją. Medytacja jest doskonałym narzędziem, które pozwala nam rozwijać świadomość, zwiększając przestrzeń. Między naszymi myślami a działaniami. To nie tylko wycisza umysł, ale również umożliwia dokonywanie bardziej świadomych wyborów. Czy można stać się wolnym od stresu? Tak. Można nauczyć się reagować na stres w sposób, który nie rujnuje naszego zdrowia i relacji. Każdy może wypracować w sobie Zdolność do bycia spokojnym w obliczu chaosu, a także przekształcania trudnych doświadczeń w źródło siły i mądrości. Kluczem jest wzięcie pełnej odpowiedzialności za siebie i swoje reakcje. Podsumowanie: co możemy zrobić, by żyć pełniej? Świat i jego problemy nie znikną, ale my mamy wpływ na to, jak będziemy na nie reagować. Możemy wybierać, czy będziemy żyć w trybie przetrwania. Czy w trybie kreacji? Wybierając tryb kreacji, decydujemy się na życie pełne harmonii i zdrowia. Wybór należy do nas. Możemy pozostać zakładnikami stresu, lub stawić mu czoła i nauczyć się, jak go zintegrować w swoim życiu w sposób, który pozwala nam wzrastać. Wyzwalanie wewnętrznego potencjału. Kiedy przejdziemy przez te wyzwania, zauważymy, że zaczynamy zmieniać swoje życie. Wzorce, które wykształciliśmy, nie muszą nas ograniczać. Możemy na nowo odkryć siebie i stworzyć życie, które odzwierciedla nasze prawdziwe pragnienia i wartości.